Oblicz wartość kosinusa 840 stopni. Zaczniemy od rozbicia 840 stopni na wielokrotności 360. Czyli mamy kosinus 360 stopni mieści się w 840 stopniach dwa razy. Czyli mamy 2 razy 360 stopni, co nam razem daje 720. I widzimy, że jeszcze do 840 brakuje nam 120 stopni. Wszystkie wielokrotności 360 możemy pominąć pod warunkiem, że w nawiasie mamy plus, więc pomijamy. Mamy kosinus 120 stopni. Zobaczmy, gdzie znajduje się kąt 120 stopni. Narysujmy sobie układ współrzędny. Zaczynamy od dodatniej osi x, więc tu mamy 0 stopni, kąt 90 stopni, dalej mamy 280 stopni, dalej jest 270 i pełen obrót, czyli 360 stopni. Kąt 120 znajduje się w drugiej ćwiartce, między osią 90 i 180. Zapiszemy więc kąt 120 stopni albo jako 90 plus 30 stopni, albo jako 180 minus 60 stopni. Aby nie trzeba było zamieniać na kofunkcję, nie używamy tego, co leży na osi pionowej, lepiej użyć tego, co leży na osi poziomej. Czyli zapiszemy sobie 120 stopni jako 180 minus 60. Teraz, aby opuścić 180 stopni, musimy sprawdzić, jaki znak ma kosinus w naszej rozpatrywanej drugiej ćwiartce. Przypominamy sobie tutaj wierszyk. W pierwszej ćwiartce wszystkie funkcje są dodatnie. Wszystkie są dodatnie. W drugiej tylko sinus jest dodatni. W trzeciej tangens i kotangens. A w czwartej kosinus. Kąt 120 stopni mieści się w drugiej ćwiartce. Widzimy, że w drugiej ćwiartce tylko sinus jest dodatni, więc kosinus będzie tu ujemny. Więc jeśli chcemy pominąć 180 stopni, przed znakiem kosinusa musi pojawić się minus. I zostaje nam tylko 60 stopni. Wartość kosinusa 60 stopni odczytujemy z tablic i wiem, że to jest 1 druga, czyli zostaje nam minus 1 druga.